Sprawdzenia, które wprowadziliśmy ostatnio na procesie, to jest jedna sprawa, ale na przykład popatrzyliśmy sobie trochę do przodu. Co zaproponować kolejnym pokoleniom użytkowników naszych produktów, żeby było atrakcyjne? No i zaproponowaliśmy drabinę aluminiową, która się komunikuje z użytkownikiem. Dostała trochę elektroniki, dostała trochę sieci neuronowych, dostała 3 lata pracy Politechniki Poznańskiej. No i powstała taka drabina, która komunikuje się z użytkownikiem. To nie jest oczywiście komunikacja, którą oglądaliśmy na prezentacji, natomiast standard bezpieczeństwa. Podnosimy cały czas standard bezpieczeństwa. Konstrukcja ma sygnalizować wszelkie przeciążenie niebezpieczne dla człowieka. Znaczy rozumiem, że drabina pika, mówi? Tak, sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja taka diodowa. No bo zależy, kto korzysta. Mamy równość szans, więc korzystać mogą osoby niewidzące, niesłyszące. No i teraz tą drabinę wysłaliśmy na taki duży międzynarodowy konkurs Industry Europe 2023 z tą elektroniką. Ważyła pewnie 2 razy tyle. No i dostaliśmy złoto. Wygraliśmy. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Opłaca się inwestować i opłaca się być firmą rodzinną. Panie Pawle, do Pana pytanie, bo Pan...